Przebudowa drogi 342 to skok cywilizacyjny dla mieszkańców takich osiedli jak Różanka, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa. To oni najbardziej skorzystają z tej infrastruktury, ale nie tylko. Pamiętajmy o tym, że jest to droga, która prowadzi z centrum miasta w kierunku naszych sąsiadów z gminy Wisznia Mała. I to tam kończy się praktycznie nasza inwestycja. Cały odcinek ma 5300 metrów wszystkich przebudowywanych ulic. Mamy tutaj ponad 5 km nowych ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych. Podobnie jest z chodnikami. Na praktycznie całej długości powstały nowe chodniki. Piękne, nowoczesne ścieżki rowerowe, asfalt, latarnie, przejścia dla pieszych, wiata przystankowa. Zmieniła się też sama pętla Świniary. To wszystko, co widzimy i z czego na co dzień korzystamy, ale przebudowaliśmy też sieci podziemne, których na co dzień nie widzimy, ale z nich korzystamy. Mówimy tutaj o wszystkich branżach sieci energetycznej, sanitarnej i deszczowej. Pojawiło się prawie 400 nowych drzew, kilka tysięcy nowych krzewów. Zastosowaliśmy również kosztowne rozwiązania techniczne w celu zapewnienia przetrwania zieleni, która tutaj pozostała, czyli starym drzewom. Zastosowaliśmy ekrany przeciwkorzeniowe, zastosowaliśmy nawierzchnię przepuszczalną w pobliżu drzew, która doprowadza wodę i powoduje napowietrzanie również strefy korzeniowej. Projekt powstał we współpracy z radami osiedli, to znaczy poszczególne rozwiązania były opiniowane przez rady osiedli, były propozycje rad osiedli do rozwiązań, które można przyjąć, więc jest to od samego początku do końca projekt po to, aby poprawić komfort życia tych, którzy tutaj mieszkają.